Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości, w którym opowiadam ciągle te samo. Nic nowego wam tu nie mówię, tylko te same prawdy, które nam głosił ojciec Pio. Ojciec Pio też nam ciągle mówi to samo. Przypominał na okrągło, żeby być dobrym, żeby kochać, żeby się starać i nigdy nie obiecywać na 100% cokolwiek, bo nie dotrzymamy słowa. Nie ma u nas 100% pewności, tak samo jak nie mamy zdrowego ciała ani zdrowego psychy na 100%. Nie ma takiej możliwości. Ojciec Pio powiedział, jeśli chodzi o psychę nasze, to mówił, że już prawie wszyscy nadają się do leczenia psychiatrycznego na tej kuli ziemskiej, ponieważ jedzenie zatrute, powietrze zatrute, jedzenie zatrute, no i dużo pracy, a z tego powodu dużo stresu i straszenie wojnami, katastrofami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co widzimy na tym świecie, wypadki, katastrofy różne, to nas przygniata i nie jesteśmy zdrowi psychicznie już do końca. Dlatego trzeba mniej pracować, więcej wypoczywać, więcej kultury, więcej dobrego, przyjaznego spojrzenia na wszystko, więcej spokoju, nic na siłę, nie spieszyć się, bo nie ma dokąd. Spieszyć się możemy tylko do nieba, żebyśmy zdążyli przed zejściem już to zrozumieć. Naszym celem na tej ziemi, jak też ojciec Pio nam mówił, nie jest dorabianie się, jak to Putin czy inni się dorobili i dlatego teraz wojny prowadzą, bo im, dlaczego NATO boi się tak NATO? Nie dlatego, że jest imperialistą, to też, że jest egoistą, to też, ale nakradł, to jest złodziej, jeden wielki złodziej, który nakradł pieniędzy, tak samo jak Francja nakradła, Anglia nakradła, dlatego są teraz bogaci i wszyscy bronią się, a zwłaszcza władcy, tacy jak w Rosji, oni mają właśnie tą tendencję, że straszne bogactwa. Ten Miediediew, przecież pałace mają razem z Putinem. Nakradli, oszukali całe państwo rosyjskie. No i teraz jakby Zachód się troszkę zbliżył do nich, to wyszłoby na jaw, że kradli po prostu, oszukiwali. I to by musieli poddawać to wszystko, co nakradli. Oligarchowie razem z nimi, bo tam jedna wielka klika jest przecież, która kradnie, oszukuje cały naród, tam wody ciepłej niektórzy nie mają, ileś tam procent ludzi, a niektórzy w ogóle nie mają wychodki na zewnątrz. Tak dba ten bogacz Putin o swój kraj. Naprodukował wojny i broni się po prostu, żeby mu nikt tego majątku nie zabrał. Taka jest prawda ostateczna. To jest wielkie ego, wielka miłość do siebie. I ojciec mówił, że żyjemy tu na ziemi nie po to, żeby się dorobić, ale żeby się zbawić. To jest ważne i najważniejsze. A teraz kolej jest taka, że trzeba znaleźć drogę do zbawienia. Kościół pomaga. Oczywiście, że pomaga. Taka była idea, żeby się zbawić, ale naprodukował dużo fałszywej wiedzy, dużo doktryn niepotrzebnych. Ojcowie Kościoła wszystko schrzanili. O reinkarnacji już nie mówią, a to jest bardzo, bardzo istotna rzecz w Kościele, ale będzie mowa o tym kiedyś. Ojciec mówił, że powróci wiedza o reinkarnacji i wtedy będą się dusze szybciej zbawiały. I taki Putin czy inni władcy tego świata zrozumieją, że jak narozrabiali, nakradli, to muszą to oddać kiedyś w następnym życiu. To nie jest takie proste wszystko, no bo sprawiedliwość musi być. Jak mówi pan Ziobro. Musi być sprawiedliwość. Jego też atakują. Oczywiście postkomuniści i komuniści. Ci lewacy wszyscy. Chciał dobrze. Nawet Unia, cała Unia to jest lewacka przecież. Tam nie ma nikogo z prawicy, tak szczerze mówiąc. Parę osób tylko może. Ale oni nie mają większości. Nic nie mogą zrobić. Więc mamy iść drogą systemu miłości, po to, żeby się zbawić. Po to tu żyjemy. Wszyscy o tym zapomnieli. Władcy kosmosu też o tym zapomnieli. Szybko się wciągają w materializm, w to UFO całe, które u nich jest, funkcjonuje UFO. To jest technologia po prostu, taka jak u nas tam elektryczne
pojazdy czy rakiety, na razie bardzo niski poziom, oni mają tam lepsze i wszyscy zapominają, i tu zapominają, i tam zapominają, dlatego ojciec, powtarzam, mówił, że dlatego ten czyściec trwa w nieskończoność, bo zapominają, nie chcą, wolą być bogaczami, rządzić, mieć wpływ, a to jest, daje zadowolenie egoistyczne, miłości własnej, a to jest droga do piekła tak naprawdę. I piekło wywołują w kosmosie. W Rosji, na Ukrainie wywołali piekło. Przez miłość własną. Taka jest prawda. No ale my musimy, dlatego ciągle powtarzam to samo. Ja tu nic nowego nie mówię i nie wnoszę. Ciągle powtarzam te same rzeczy, żeby sobie utrwalić i mówić o celu ostatecznym, o eschatologii. Bo Kościół też to powykręca, jak mówiłem, wszystko i to nie idzie dobrą drogą. Musi być głębsze, mądrzejsze, bardziej wolne, uniwersalne, które nikogo nie zmusza, a wszystkim podaje rękę, tak jak Bóg. Czy Bóg kogoś zmusza do czegoś? Do niczego. Robimy, co chcemy przecież. Czy dobrze, czy źle, ale bardziej Bóg jest, jak można by tak ludzkim językiem powiedzieć, że jest zadowolony i szczęśliwy z tego powodu, że robimy dobrze, bo to jest droga do nieba, do Niego, do nieba, które stworzył dla nas tam aniołów. I to niebo czeka na nas. No a jeśli robimy źle, no to całe niebo jakby ubolewa nad tym. Nie degraduje to nieba, ale po prostu jest to złe. Oni wiedzą o tym, że to jest złe, że tu robimy źle. I to nie pochwalają tego i natchnień do zła nikomu nie dają. Tylko do dobra, do miłości. A jeszcze może dodam właśnie, bo patronka Święta Barbara Górników powiedziała mi, bo sobie przypomniałem, parę dni temu mówiłem o niej, że jest, bo mówiła, że górnicy za bardzo piją, za dużo troszkę piją. Tak delikatnie to powiedziała. Ale i powiedziała mi, dodała, właśnie tego nie powiedziałem, że jest patronką pijaków. Więc jeśli ktoś ma problemy z alkoholem, za dużo używa, bo się przyzwyczaił, bo to jest nały, jak palenie czy inne rzeczy, można w to wpaść. Już nie mówię o innych używkach. Nawet Red Bulle to jest też przecież używka i w różnych krajach to jest zakazane. U nas młodzież to pije i potem dostaje wścieklizny, nadpobudliwości i źle się zachowuje. Więc takie energetyki powinny też być wycofane, bo są bardzo, bardzo niezdrowe. To, o, jak mówię, Barbara jest patronką pijaków. Jak ktoś ma problemy, to niech się modli do świętej Barbary. Pomoże. Pomoże, wyśle kogoś, doradzi przez kogoś, jak wyjść z takich różnych opresji. Tak jak mówiłem, ojciec Pio mówił, że trzy kieliszki to od anioła, czwarty już od diabła. No oczywiście po takich, zależy jakie kieliszki, jak to będą szklanki, no to wiadomo, że to będzie od diabła, bo to po trzech szklankach, no ty po prostu padniesz jak mrówka, nie jak mrówka, jak kot pijany. Więc nie. Po dobrym obiedzie od czasu do czasu można sobie tam wypić, bo nawet ludzki organizm potrzebuje troszeczkę alkoholu. Ojciec mówił, zresztą są filmy na ten temat. Słonie też jedzą z jabłka sfermentowane, bo potrzebują. Oczyszcza to krew, coś tam inne rzeczy jeszcze robi. Ale żeby nie przesadzać. Święty Krzysztof, patron drogowców, kierowców, też przychodził do mnie, Święty Krzysiu. Ten taki znany, też na rozmowy, na swoje imieniny przychodził. Dobra, to módlmy się za tych wszystkich egoistów, władców, żeby się nawrócili, oddali to, co ukradli i zrezygnowali z imperializmu, z egoizmu i przymuszania innych do niewoli, niewolnictwa, bo to robią właśnie teraz w Sowieci. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony.
Wkładajmy też wszystkie nasze prośby osobiste, różne wysiłki, trudy do koszyczka Ojca Pio, żeby nam to komuś to dał. Kiedyś mi też powiedział, że jak modlimy się w jakiejś intencji, to powiedział, że nie myśl sobie, że akurat to wykorzystam w tej intencji, której chcesz. Nie. Oni to dzielą tym, co najbardziej potrzebują. Więc jeśli coś tam nie możemy wymodlić, to znaczy, że modlitwy jakby idą gdzie indziej jeszcze. Im też potrzebne są, bo to są nasze dusze, wszystkie jesteśmy całością, jednością i dlatego niebo nigdy nie będzie niebem, tak mi ojciec powiedział, dopóki ostatni z kosmosu anioł nie wróci do nieba. Czyli człowiek, czy w innych formach zwierzęcych, czy jeszcze innych. W kosmosie jest tych raz dużo, więc wszyscy muszą wrócić, bo się rozłożyli w tym kosmosie i nie chcą wrócić, bo im wydaje się, że im jest fajnie. Huśtawkę sobie zrobili, się huśtają na tych planetach. Dobra. Tośmy się pomodlili. To jeszcze wam przeczytam troszkę coś. To samo, co zawsze tutaj. Nic, żadnej nowości wam tu nie daję, bo nie ma nowości. Sami ojciec mówił, że niebo trzeba samemu zobaczyć, więc musicie sami to zobaczyć. Wtedy doznacie tego, co jest prawdziwe. Jeśli do tego nie doznajemy i nie widzimy nieba, no to trudno jest. No. Trudno, to będziemy mówić, tęsknić i marzyć o tym niebie. Myśleć o nim przede wszystkim. Jeśli nie będziemy myśleć o wielkich sprawach, to małe sprawy nas wykończą i wrócimy z powrotem do życia powtórnie. Do dodawania i odejmowania. Niektórzy są na etapie mnożenia i też schodzą. Bo jeszcze im się chce wielkiej nauki. Dobra, to jest tam, to jest tu. Ci, którzy są wyzwoleni, bardziej już nie tęsknią za nauką. Zauważcie, że prości ludzie, którzy mają duże serce, wielką miłość, już nie tęsknią, nie chcą się za bardzo już uczyć, już tak nie odchodzą powoli jakby od tych spraw, nie angażują się. Ci, którzy są takimi świeżakami, to idą w naukę, w technologię, w odkrywanie materialnych spraw konkretnych. A ci, którzy są już wyżej, to już nie są konkretni. Po prostu już im na tym nie zależy. No a może przypomnę jeszcze, że będzie spotkanie, organizują spotkanie Mirek, Sambor i inni, Leszek. Leszek zaprasza tam do siebie, więc przeczytam to ogłoszenie. Zapraszamy sympatyków SMI nie tylko na spotkanie 13 i 14 sierpnia 2022 na dwudniowy piknik z możliwością noclegu za symboliczną złotówkę. Początek imprezy w cudzysłowie około godziny 15. Zakończymy następnego dnia około 18 lub do ostatniego uczestnika. Zaprasza Leszek do siebie. Adres: Skierniewice, ulica Zwierzyniecka 10A. Zapraszamy na niezapomniane wrażenia i niecodzienne spotkania w ramach poznawania siebie i rozszerzania naszego postrzegania świata. Więc jak ktoś będzie miał ochotę i czas w tym okresie, to może pojechać sobie tam do tych Skierniewic i na Zwierzyniecką 10A i spotkać się z sympatykami systemu miłości. System miłości nie jest mój, to jest wasz. Ojciec Pio to powiedział. Ja tylko powtarzam i tyle. Dobra. No i przeczytam wam coś. To, co już mówiłem, ja powtarzam w swoich pismach również często to, co już mówiłem, po to, żeby nie uciekać w ezoterykę, w jakieś głupoty, tylko trzeba być maszt, trzeba zawsze nakierować na tą falę wiatru wiecznego. I ja cały czas ten maszt mam rozłożony i ten wiatr pcha
mnie i to wszystko, o czym mówię, w kierunku wieczności i transcendencji. I będę cały czas to powtarzał, aż będzie nas pchał, aż dopłyniemy do tego brzegu. Jak się zjednoczymy po maturze, po uniwersytecie, a im większy uniwersytet duchowy, tym jesteś prostszy i nieskomplikowany. Czytam. W niebie jest tak, wieczne podróżowanie po wszechświatach nieba, doznawanie fantastycznych przygód, poznawanie nowych widoków i cieszenie się nimi, trochę na podobieństwo ziemskich wakacji, ale też mamy tam swoje pałace, jak mówił ojciec właśnie, w których sobie mieszkamy. Niebo to nie jest stan umysłu, jak niektórzy ezoterycy szczególnie uważają, jacyś tam pseudoteologowie czy filozofowie. Nie, niebo to pełnia wszystkiego, form i wszelkiej harmonii istnienia. Warto wiedzieć, że upadli aniołowie stworzyli ten świat trochę na podobieństwo tamtego. Ziemia jest jakby przedsionkiem doskonałych planet w niebie. Ojca pytałem, czy są tam planety duchowe, a ojciec mówi, tak, jest to na podobieństwo. W rozwoju duchowym chodzi tylko o jedno, o poznanie nowych światów Boga. Na doznawaniu zadowolenia, szukaniu boskich przygód, piękna, sztuki i innych aniołów. Gdy czegoś smakujemy lub przeżywamy inną przyjemność, nikt z nas nie analizuje naukowo, jak to się dzieje, że jesteśmy szczęśliwi, a całym sobą staramy się chłonąć to niezwykłe zjawisko. Naukowcy to będą wam mówić, ci materialiści o genach szczęścia i tak dalej. To wszystko jest bujda. Wymyślają co chwilę coś innego, co dzień co innego, a potem zaprzeczają. Już gen wieczności znaleźli, tak, wieczności. Ciekawe, czy przeżyją. W niebie wiedza, wszystkie geny na tym świecie znikają. Światło nawet się spali. Już nie mówię o tych wszystkich. Jak światło się spali, to wszystko tu się spali. Nic nie będzie. W niebie wiedza znika. Nie ma jej, gdyż jest ona taką potęgą i jest tak oczywista, że nie trzeba się do niej odnosić ani jej uczyć. Ona jest wszystkim. Życiem, światłem, przyjemnością, bez zastanawiania się i dedukcji. Wiedza i mądrość są wszystkim najwyższym stopniem doznawania przyjemności i satysfakcji. Pełnia jest ciałem Boga, który jest samą miłością. No powtarzam o wszystko to samo w kółko. W świecie idealnym nie ma żadnego DNA. Tam istnieją całkiem inne struktury duchowe ciała. Ciało tam mamy, ale jest ono stworzone z innej materii. Ono idealnie dostosowuje się do myśli i uczuć. Nie tak jak na materialnych planetach, gdzie jedno czujesz, a drugie robisz ze względu na ograniczenia i brak harmonii. I poznania, brak poznania. Przede wszystkim tu nie mamy żadnego poznania. Poznajemy tylko kolory, smaki. To, co zmysły potrafią ogarnąć, to poznajemy. Umysłem nie wiemy nic, tylko ezoterycy wiedzą cały. Poznali cały świat i wszystko wiedzą. I niektóre religie też mówią, że wszystko wiedzą. No, wszystko wiedzą, jak się zepsuć chyba. Trzeba szukać jakiegoś wydobywania się z niej, oswobodzenia. Wyjście na pewno jest. Nie, może wrócę o jedno zdanie wcześniej, bo tam przerwałem. Tu jest po prostu za ciężka materia, ale tylko ona nam została. Trzeba szukać jakiegoś wybawienia się z niej, oswobodzenia. Wyjście na pewno jest. Trzeba je poszukać, jak skarbu zakopanego w ziemi. W tych poszukiwaniach różne narzędzia się przydają. Podstawową będą wiedza i wiara. Na początek. Potem to wszystko też znika, bo niepotrzebne jest. Ale na początek jest dobre. To tyle. Aha, właśnie, tam obraz. Znacie tego faceta wcielonego. To były lata 80., 90. w tych między jednym a drugim.
pstryknięte zdjęcie i Krysia Wiankowska namalowała, już o tym mówiłem, mnie w takiej pozie ze zdjęcia, no ale dzisiaj pokazuję ramkę. No, oprawiłem, żeby był wielki szacunek nie do mnie, tylko do Krysi, która to namalowała. To pokazuję przy okazji. Jest tam takie zamyślenie, zeszycik trzymam, system miłości. Wtedy to oczywiście też piszę sobie myślami różne rzeczy, a potem spisywałem wszystko na kartkach. Zeszytów miałem pełno tych zeszytów różnych. No, jakoś mi to wszystko, jak przepisałem na komputer, to mi to wszystko poginęło, szczerze mówiąc, nie mam. Bo jak przepisałem z zeszytu, to wydzierałem kartkę, żeby nie powtarzać pewnych rzeczy. No ale jak już mam powielone na różnych pendrive'ach, już książka wyszła właśnie z tych wszystkich moich pism, które zapisywałem przez całe życie w zeszytach, no to już jest książka, więc te zeszyty właściwie już mi niepotrzebne. Tylko materia w sumie. Dobra, to na tyle dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości i miejcie takie przysposobienie wewnętrzne, że urodziłem się tu po to, żeby się zbawić, a nie żeby się dorobić. Bo jak się dorobisz, to się nie zbawisz, bo będziesz zajęty tylko tym dorobkiem, jak władcy tego świata. Całe serce oddają mamonie, całe materii, wiedzy materialistycznej, która do niczego nie prowadzi, tylko ostatecznie do wojny. Każda wiedza ostatecznie prowadzi do wyższej technologii, a technologie zabijają ludzkość i cywilizację. Już mnóstwo było tu cywilizacji. Ojciec Pio mówił, że były już wyższe nawet od tej naszej, która jest obecnie. Były już tu wyższe. No bo Ziemia już ma te miliony, miliardy lat. To tyle. To trzymajcie się systemu miłości i dążcie do nieba, bo to jest najważniejsze. Reszta tam. I tak umrzemy, i tak umrzemy. Czym tu się przejmować? Nie stworzysz sobie nieba na ziemi ani raju. Nie masz szans. Dobrze, że będzie oczywiście, że jest spokój, masz rodzinę, masz to, masz tamto, wszystko jest ok, ładnie, pięknie, ale się rozwijaj. Nie egoistycznie, nie do siebie, nie do miłości do siebie, tylko do miłości do Boga, do aniołów, do świata, który trzeba zmienić, żeby był lepszy, żeby się szybciej przenosiły dusze do nieba. No i to wszystko. Czy ja coś tu mówię innego? Cały czas to samo. No to pa, pa.